Jeżeli chodzi o podsumowanie meczu, uważam, że przegraliśmy dzisiaj z zespołem, który w lidze, w której się mierzymy, będzie faworytem do wygrania tych rozgrywek. Zespół dobrze zorganizowany, modelowy, powtarzalny, który tak gra od dłuższego czasu. Uważam jednak, że dzisiaj zmieniliśmy kilka nazwisk w składzie. Chcieliśmy też dać zagrać chłopakom, którzy grali w tych pierwszych trzech kolejkach ligowych mniej. Uważam, że niektórzy z nich zaprezentowali się na tyle dobrze, żeby z nich można było korzystać w większym wymiarze w meczach ligowych. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, to uważam, że pierwsza połowa zdecydowana kontrola Polonii Bytom. Jeżeli chodzi o posiadanie piłki, utrzymywanie się i tutaj mieliśmy problem z tym, żeby odebrać piłkę i przejść do ataku szybkiego. Patrząc przez pryzmat stworzonych sytuacji, to mimo że Polonia nie tworzyła zbyt wielu, no to jednak miała kontrolę nad tą pierwszą połową. My chcieliśmy i szukaliśmy swoich szans, tak jak powiedziałem, w ataku szybkim, jednak po odbiorze piłki od razu te ataki były szybko przerywane. Druga połowa też po zmianach u nas, uważam, że nieco się wyrównała, bo próbowaliśmy grać, jednak i w obu stron tych sytuacji było mniej. Uważam, że częściej dochodziliśmy jednak do głosu i wchodziliśmy w pole karne przeciwnika, niż to miało miejsce w pierwszej połowie. Ale koniec końców dzisiaj, szczególnie tutaj na tym boisku sztucznym, gdzie tu każdemu się będzie ciężko grało, gdzie ta piłka chodzi po prostu szybciej, to tempo meczu jest wyższe. To wygrał dzisiaj zespół Polonii, uważam, zasłużenie. Natomiast mówię, uważam, że z niektórych zawodników tutaj, nie chcę podawać nazwisk, można być dzisiaj u nas zadowolonym i musimy ten mecz przeanalizować, obejrzeć, wyciągnąć wnioski, bo za dwa tygodnie mierzymy się w lidze u nas, więc będzie to, mam nadzieję i myślę, że tak będzie, że będzie to zupełnie inne spotkanie. Też jeżeli chodzi o nastawienie, takie podejście z naszej strony, bo mimo że chcieliśmy dzisiaj wygrać za wszelką cenę, to jednak tego nie było tak z boku czuć z wysokości ławki. No i tyle. Dzisiaj kończy się mecz. Powiedziałem, gratuluję tutaj trenerowi zwycięstwa i my się przygotowujemy już do sobotniego meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które też będzie wymagającym przeciwnikiem na pewno, tym bardziej też, że gramy na wyjeździe. Dzisiaj musimy się zregenerować i przygotować najlepiej jak to możliwe do sobotniego meczu, żeby tam w Bielsku zagrać o pełną pulę. Dziękuję. Na pewno duże święto dla nas, też chcieliśmy zagrać, wygrać przede wszystkim mecz, bo tak jak wszyscy widzieli dookoła, jeden z zawodników, który zostawił tutaj kawał serca, zdrowia i organizacyjnie, i piłkarsko, zakończył dzisiaj karierę w Polonii Bytom, Norbert Radkiewicz. Ja też z tej strony chciałem mu tak osobiście, indywidualnie podziękować za piłkarstwo i za awans trzeciej ligi i też za wszystkie organizacyjne rzeczy, które tutaj robi na co dzień dla klubu. To taki pierwszy temat. Jeżeli chodzi o spotkanie, no to tak jak też trener wcześniej wspomniał, wymieniliśmy kilku my również zawodników. Daliśmy im taki impuls, szansę. Myślę, że większość z nich, jak Szywacz, Wypart, Bedronka, Kwiatkowski, Andrzejczak, Bramka, skorzystali z tej szansy zagrania, bycia w rytmie meczowym, czy Szymkowiak. Zagrali na zero z tyłu, dobre zawody. Debiut Siudaka, młodzieżowca z naszej akademii, też jak najbardziej rzecz warta nadmienienia. Jeśli chodzi o przebieg spotkania, to jestem zadowolony z pierwszej połowy. Uważam, że utrzymywaliśmy rytm, graliśmy to, co chcieliśmy grać w drugiej połowie. Przeciwnik dochodził już do głosu, miał swoje szanse i trochę nie byliśmy równi w tym graniu. Mogliśmy też stracić bramkę. Mieliśmy też swoje okazje, troszeczkę tam spalone, czy więcej jakości w trzeciej tercji od zawodników, którzy przede wszystkim też weszli, wymagam. Przygotowujemy się już do następnego spotkania i mam nadzieję, że to losowanie dla nas będzie jakościowe.
Pucharze Polski w kolejnej rundzie. My przygotowujemy się do meczu ligowego. Chcemy punktować. Trzeci mecz na zero z tyłu. Trzeci plus połowa w Grodzisku. I na koniec no, dziękuję naszym kibicom za całą oprawę, za to, że stawiają się licznie i nas tutaj niosą. Mam nadzieję, że będzie tak, czy wygrywamy, czy przegrywamy, będzie od nich duże wsparcie, bo tego też potrzebujemy. Budujemy się, rozpędzamy. Chcemy mieć takie DNA. Gramy. Dziękuję.